Muzeum uroczyście otwarte zostało po konferencji naukowej pod tytułem W poszukiwaniu tożsamości historycznej Karlina. Partnerem merytorycznym konferencji było Archiwum Państwowe w Koszalinie i Greifswaldzie. Konferencja była jednym z wielu wydarzeń 625-lecia lokacji Karlina przez biskupów kamieńskich. Przy budynku otwarto ścieżkę edukacyjną pod nazwą Dzieje Karlina, której treść merytoryczną opracowali pracownicy Archiwum Państwowego w Koszalinie i składają się na nią tablice ukazujące historię Karlina. Proszę Państwa, tematem mojego referatu jest budownictwo ryglowe w mieście i w gminie Karlino. Tytułem wstępu parę słów na początek. Tradycyjne budownictwo ryglowe na całym obszarze nizin nadmorskim charakteryzowało się dużym bogactwem form i typów. Z jednej strony określone warunki naturalne, gospodarcze czy prawne działały z reguły modyfikująco. Natomiast czynnik etniczno-historyczny stanowił element różnicujący. Czyli jeśli mieliśmy do czynienia z falami osadniczymi, które napływały na ten teren, przynosiły nowe pomysły i sposoby budowania, które były modyfikowane na miejscu i wprowadzane w życie. Zasób historycznego budownictwa ryglowego na obszarze gminy Karlino został częściowo udokumentowany przez niemieckich badaczy, również przez polskich etnografów po 1945 roku w ramach działań pracowni konserwacji zabytku były prowadzone badania terenowe, jak również przez wojewódzkiego konserwatora zabytków były opracowywane tak zwane karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa. To gdzieś odstawię. Poproszę pierwszy slajd. Proszę Państwa, aha, coś tutaj słychać. Tytułem wstępu troszeczkę. Geneza budownictwa ryglowego na Pomorzu Zachodnim, Środkowym wiąże się w dużej mierze z oszczędnością drewna, które wymuszyły przede wszystkim względy ekonomiczne, zarządzania administracyjne. Dlaczego konstrukcja ryglowa się upowszechniała i była no jak gdyby odpowiednim stosowaną na tym obszarze? Przede wszystkim ona zapewniała w nawiązaniu do budownictwa zrębowego swobodę naprawy zniszczonych elementów. Można było swobodnie rozbudowywać taki obiekt, a także miał określone warunki termiczne. Jak gdyby natura konstrukcji ścian ryglowych nie stanowiła ograniczeń co do długości budynku, natomiast ograniczenia wynikające z wysokości wynikały z określonego wytrzymałości drewna czy zastosowanych połączeń ciesielskich. Oprócz tego można powiedzieć, że budownictwo ryglowe, gdybyśmy chcieli tak kolokwialnie stwierdzić, było budownictwem tanim. W zasadzie w zasięgu ręki były wszelkie możliwe materiały, czyli na polu glina, słoma, torf, w lesie drewno, igliwie, a nad jeziorem stawem trzcina stosowana do pokrycia dachów. Tytułem wstępu, nie, coś tu słabo mnie słychać chyba, konstrukcja ścian ryglowych i sama terminologia dotycząca budownictwa ryglowego, gdybyśmy się spytali architekta, zawsze powie, czy generalnie powie, że jest to konstrukcja szkieletowa, czy słupowo-ramowa, czy ramowa. Spotykamy się z nazewnictwem przede wszystkim konstrukcja ryglowa, szachulcowa, a formą bardzo często spotykaną jest pruski mur. Bardzo często, chociaż później powiem, na czym polega tego typu konstrukcja, ale nieraz to też miało taki wyraz troszeczkę negatywny, jak gdyby deprecjonujący wartość tego budownictwa. Tutaj na takim przykładzie wszystkie elementy dotyczące ściany ryglowej zostały opisane. Czyli podstawą konstrukcji, czyli ramy konstrukcji ściany ryglowej były rytmicznie rozstawione słupy, osadzone dołem w podwalinie, górą spięte belką otrzepową i połączone jednym, czy dwoma, czy trzema poziomami rygli, a w narożnikach, czy w niektórych środkowych partiach ścian wzmocnione ukośnymi zastrzałami.
Dominującym materiałem, który wypełniał konstrukcję ryglową, był szachulec. Poproszę slajd następny. Czyli między rygle były wprowadzane tak zwane żerdzie, tak zwane strychulce, które owijano słomianymi warkoczami i wylepiano gliną. Oprócz tego wypełnienie ścian, będę się trzymał tutaj terminologii ryglowych, stanowiła cegła surowa, czy były wypełniane wikliną, czy były wyplatane, czy były później wypełniane cegłą ceramiczną. Poproszę następny slajd. A teraz na konkretnym przykładzie, to są zdjęcia niektórych obiektów właśnie z miasta i z gminy Karlino. Czyli mamy tutaj do czynienia właśnie z wypełnieniem strychułowym, czyli ten klasyczny szachulec, ale też widać na tej ścianie późniejsze przemurówki wynikające z napraw czy wymiany. Nieraz bywało tak, że mamy w tej chwili do czynienia z budynkiem z wypełnianym ceglanym. I co się okazuje, gdybyśmy wyjęli cegłę z tej konstrukcji, włożyli rękę do środka, do tej ramy, znajdziemy otwory po dawnych strychulcach, ponieważ w którymś momencie, na którymś etapie to wypełnienie zostało wymienione. Jest to też element w jakiś sposób datujący, świadczący o tym, że ten budynek przechodził jakieś remonty, chociaż budynki z końca XIX wieku były już oryginalnie wznoszone z wypełnieniem ceglanym. I tu mamy przykład, jak przejdziemy dalej na kolejnym, nie, proszę wrócić jeszcze, dobrze, na kolejnym obiekcie, to znaczy wypełnienie ceglane i sposób konstrukcji całego wiązara tej części ścian. W przypadku konstrukcji ryglowej, oprócz potwierdzonych datowań obiektów, na podstawie zastosowanego materiału możemy też drogą analogii wydatować pewne obiekty. I tak, w przypadku obiektów starszych o metryce XVIII-wiecznej z reguły dominowała dębina. Obiekty młodsze z połowy XIX wieku już w zasadzie w niektórych słupach albo przede wszystkim w podwalinie miały drewno dębowe. Reszta dominowało drewno iglaste. Także sposób rozmieszczenia tych rygli w konstrukcjach starszych i przekrojów tych elementów był o wiele większy. Konstrukcje z końca XIX wieku charakteryzowały się między innymi takimi ukośnymi, zdwojonymi zastrzałami. Te przekroje tych elementów były o wiele mniejsze, a także od czasu do czasu nawet pojawiały się elementy dekoracyjne w ścianach tych obiektów. Tu na przykładzie chciałem też Państwu pokazać sytuację taką, że widzimy dużą różnicę między tymi ryglami w ścianie tego budynku. Się okazuje, że ostatnie pole jest o wiele krótsze. O czym to świadczy? Mianowicie w którymś momencie ten obiekt był remontowany. Z przyczyn technicznych doszło do przegnicia dolnej części konstrukcji. Podmurowano tę część, podniesiono pierwotną podwalinę i stąd jest ta różnica, co też jest elementem datującym, że w którymś momencie prowadzono pracę budowlaną. I przechodzimy już od razu do pierwszej wzmianki o Karlinie z 24 marca 1299 roku. Wówczas to pewien rycerz, Jan ze Slecen, tu w Karlinie, regulował swoje sprawy majątkowe z cystersami z Bukowa Morskiego. Podkreślam, że tu wystawił ten rycerz ten dokument, bo co on tu robił, dlaczego w Karlinie? Był lennikiem biskupa w ziemi kołobrzeskiej, a więc prawdopodobnie tu już było miejsce rezydencjalne, kształtowało się. Stąd tutaj, prawda, takie majątkowe spory rozstrzygano i odbywały się jakieś, zapadały jakieś decyzje. Ale co ważniejsze, w tym dokumencie, który nas treść jego nie interesuje, tutaj wystąpili świadkowie, a wśród nich Horn Civis in Corlin. I czy to jest zwykły mieszkaniec? Dla mieszkańca to używano terminu łacińskiego raczej incola, a to był cives. Ja spotykałem dokumenty średniowieczne, w których również mieszkańców wsi określano w ten sposób, cives. Chłop, można by wtedy powiedzieć, prawda? A może jakiś tam sołtys albo...
albo wiejski i jakiś inny prominent. Ale pospolicie jednak najczęściej Cives to obywatel miasta jest. Do tego ten Horn to nosił nazwisko jak bardzo bogata rodzina Hornów Kołobrzeskich. W Kołobrzegu była taka patrycjuszowska rodzina przez wieki o tym nazwisku. A do tego jeszcze po tym Hornie, czy obok tego Horna z Karlina, wystąpił jako świadek mieszczanin niewątpliwy z Kołobrzegu. A więc towarzystwo tego Horna również przemawia mi zatem, że mamy do czynienia z miastem Karlino i z mieszkańcem miasta Karlino. Albo miastem w rozwoju, niepełni ukształtowanym, bo to był długi proces. Zanim się otrzymywało prawo miejskie, to się najpierw powstawały pewne urządzenia typowo miejskie, które potem ktoś tam w tym miejscu uznawał, pan ziemski, książę, czy w tym wypadku biskup, i nadawał tej osadzie prawa miejskie. Tak chyba było też w Karlinie. Biskup Hermann von Gleichen 1251-1289, ten, który rozbudował to władztwo biskupie w ziemi kołobrzesko-koszalińskiej, był organizatorem wielu miast na tym terenie. Nadawał prawa miejskie Kołobrzegowi czy Koszalinowi. Możemy przyjąć hipotetycznie oczywiście, że właśnie on był również organizatorem i nadawcą prawa miejskiego w latach 1251, aż i może po 1255, bo Kołobrzeg był wtedy lokowany, więc no Karolino, przyjmijmy, że jednak jest troszkę na drugim planie, prawda, w stosunku do Kołobrzegu, który był tu zawsze najważniejszy. Do 1288. Tak bym tu można było hipotetycznie lokować nadanie praw miejskich. Także tutaj od razu ja specjalnie to mówię, bo mam tutaj zaproszenie, gdzie napisano w zaproszeniu, że w 1385 roku miasto otrzymało prawa lubeckie, prawa miejskie. No i na to w tej okoliczności jest to dzisiejsza pewnie konferencja, jak 625-lecia. No chciałbym tutaj was trochę z tego błędu jakby wyprowadzać. Karlino jest co najmniej o to 100 lat starsze jako miasto. Następny biskup Henryk von Wacholz, 1301-1317, no już tutaj wyraźnie sobie mamy coraz więcej dokumentów, może dlatego. Wiem, czy polubił Karlino, ale wystawia kilka razy dokumenty w Karlinie. W 1308 roku swojej załodze zamkowej nadaje dochody w okolicznych wsiach. Także uposaża tą załogę rycerską. W 1313 roku mowa jest o Opido Nostro Karlin. Opidum, proszę Państwa, to jest miasto albo miasteczko, nie na prawach miejskich. Ale spotykać się można w dokumentach, w źródłach średniowiecznych przez instytucje kościelne wystawianych, że oni zwykle nazywali miasta Opidum w ten sposób, nie Civitas. Chociaż Civitas też stosowali, ale chociaż wiemy nie o pewnych miastach, że to są Civitas pełną gębą, to jednak spotykamy w aktach kościelnych, tradycyjnie mówi się o nich, o tych miejscowościach Opidum. Więc w tym wypadku, jak mowa się w 1313 o Opido Nostro Karlin, czy o mieście biskupim Karlino, no to mamy też prawo, no na 100% nie, bo nie ma tej informacji, że to jest pełnozakresowe civitas z prawem miejskim. Nie wiem, czy historycy u tej były mury obronne w Karlinie? Były? Co? Palisada tylko. No. Właśnie mury są takim często wyznacznikiem tego pełnego zakresowego miasta. Tutaj nie wiem. Zamek wzniesiono zatem na długo przed 1308 roku. I to stała się jedna z, to była długo jedna z rezydencji biskupów kamieńskich. Zamek w Karlinie upodobali sobie następni biskupi. Fryderyk von Eichstadt 1330-1343 i Jan z książąt Saski do 1370. Wiemy, że rola Karlina od 1363 roku wzrasta, gdy biskup, właśnie ten biskup Jan, zrezygnował z zastawionego w międzyczasie Golczewa.
A warto tutaj trzeba i naciskiem powiedzieć, że pod nieobecność biskupa, no, który po całym swoim terytorium i po diecezji wędrował i bywał też przecież poza diecezją nieraz, to zawsze tutaj w Karlinie na zamku rezydował jego wójt, adwokatus. Zarządzał dystryktem, ziemią karlińską. Chrystianizacja Pomorza Zachodniego za pierwszego biskupa kołobrzyskiego Reinberga w 1000 roku spowodowała, że teren Karlina wszedł w skład nowo zorganizowanej katolickiej diecezji w Kołobrzegu. Oczywiście teren zaznaczam Karlina, bo przecież w tym czasie jeszcze nie było miasta Karlina. Jednak wskutek upadku tej diecezji, jedni piszą w 1007 roku, inni w 1013, Reinberg zmarł między 1013 a 1015 roku. Ponownie obszar Karlina był w rękach słowiańskich pogan pomorskich. Dopiero ponowna chrystianizacja Pomorza Zachodniego przez biskupa z Bambergu Ottona w 1124 i 1128 była zalążkiem powstania nowej diecezji katolickiej z siedzibą początkowo w Wolinie w 1140, a potem stolicę przeniesiono do Kamienia w 1188 jako potwierdzenie ze stolicy apostolskiej. Także z chwilą założenia miasta Karlina, według mnie w 1299, ktoś może mieć jeszcze opcje inne, weszło ono w skład diecezji kamieńskiej. W 1313 Karlino było już miastem Oppidum Curlin. Niektórzy badacze twierdzą, że lubeckie prawa miejskie Karlino otrzymało w 1313, jak Hinz wskazuje. Inni wskazują jeszcze na 1380. Zresztą pan profesor Rymart wyraźnie tutaj podkreślił, że są tutaj rozbieżności różnych autorów. A nawet niektórzy twierdzą, że Karlino otrzymało prawo w 1385. Jak Erwart czy Wrzesz pisze. Ale parafia katolicka w Karlinie powstała dopiero w 1355. Widocznie ukształtowało się to miasto tutaj już na tyle, że można było założyć parafię. Jednak w dokumencie z 1308 roku nie wspomniano, jak wyglądał pierwszy kościół karliński. Prawdopodobnie niektórzy badacze twierdzą, że był on poświęcony Matce Bożej. Ale wskutek długoletniej kłótni pomorskiego księcia Bogusława VIII z biskupami kamieńskimi Mikołajem i Magnusem w 1409 roku książę splądrował i spalił miasto, w tym także miejscowy kościół. Obronny zamek biskupa książę nie zdobył. Potem przez około 100 lat wierni kościoła katolickiego uczęszczali na nabożeństwa odprawiane w tymczasowej kaplicy. Poza tym zapewne przy szpitalu świętego Jerzego w Karlinie, poza murami miejskimi, znajdował się również mały kościół. Możliwe, że też był poświęcony Matce Bożej, zwany również kaplicą. Kapela Sankt Georg Kanter Oppidum Curlin, wystawiona przy końcu XV wieku, która w końcu była w tak złym stanie budowlanym, że nie opłacało się jej odbudować, a przy tym na ten cel zabrakło funduszy. Także na początku XVII wieku jej pozostałości z rozkazu księcia i biskupa Franciszka sprzedał landrat Christoph von Manteuffel za 50 guldenów do Krukowa, z których tutaj zbudowano tych części Dom Boży. Dopiero za czasów biskupa kamieńskiego Martina von Karit i burmistrza karlińskiego Klausa Reinholda zbudowano obecny kościół parafialny w 1510 roku. Dlatego też kościół dzisiaj obchodzi tę wielką uroczystość 500-lecia istnienia tego kościoła i proboszcz miejscowy katolicki również zaprasza wiernych na uroczystości, zwłaszcza odpustowe świętego Michała. Właśnie 29 o godzinie 17 biskup Dajczak będzie odprawiał tą mszę świętą na 500-lecie powstania tej diecezji. Przed 1945 rokiem wyznawcy judaizmu stanowili ważny element społeczności miast pomorskich. Byli członkami
elity politycznej i gospodarczej Pomorza Zachodniego. Jednak w wielu miejscowościach nie pozostał po nich de facto żaden ślad. Przyczyn tego stanu należy doszukiwać się w polityce rasowej III Rzeczy, eksterminacji ludności żydowskiej, zniszczeniach II wojny światowej, wreszcie w okresie powojennym, który w konsekwencji ładu poczdamskiego zmienił stan własności na omawianym terytorium. W historii miast Pomorza, ale także miejscowości o szczególnym znaczeniu dla kultury żydowskiej zachowało się wiele elementów związanych z dziejami Żydów. Do takich miejsc należy bez wątpienia Szczecin, Koszalin czy chociażby Kołobrzeg, nie wspominając już na przykład o Połczynie Zdroju. Problem ze źródłami potwierdzonymi w historiografii faktami pojawia się w przypadku mniejszych miejscowości nieposiadających autonomii politycznej czy gospodarczej, zależnych ekonomicznie i politycznie od większych ośrodków. I tak jest właśnie w przypadku Karlina, miasta należącego do powiatu ziemskiego kołobrzesko-karlińskiego. Oczywiście mówię o okresie przedwojennym, choć niedawno taki pomysł również się narodził. Słyszałem o nim, żeby miasto Karlino zostało włączone do powiatu kołobrzeskiego. Szczegółowe opracowanie historii Żydów na Pomorzu Zachodnim wymaga pogłębionych badań źródłowych. Jak to już zostało przeze mnie wspomniane, dotyczy to właśnie mniejszych miejscowości, w których mieszkała biedniejsza część żydowskiej diaspory. Pewnym spełnieniem właśnie tych oczekiwań był projekt, o którym Państwu na początku wspomniałem. Wzmianka o pierwszym Żydzie w Karlinie pochodzi z roku 1718. W tym czasie według zapisków w Karlinie mieszkał Abraham Lewin. W 1737 roku w Karlinie zamieszkiwała sześcioosobowa żydowska rodzina, a na jej czele stał handlarz suknem Markus Nathan. Wkrótce pojawiła się wzmianka o kolejnej rodzinie Żydów, a mamy informację, że w połowie XVIII wieku Karlino było domem dla 12 osób pochodzenia żydowskiego. Warto zaznaczyć, że były to rodziny biedne, które w Karlinie, to zresztą było wspomniane już tutaj w poprzednim referacie, nie miały szansy wzbogacenia się ani poprawy swojej stopy życiowej. Zresztą, co warte podkreślenia, nie sprzyjała temu polityka państwa pruskiego. Ona nakładała na ludność pochodzenia żydowskiego nie tylko dodatkowe obowiązki prawne, ale także finansowe. One były, proszę państwa, bardzo dużym obciążeniem dla i tak biednej diaspory żydowskiej. W 1782 roku w Karlinie mieszkało 33 Żydów na ogólną liczbę 894 mieszkańców. Natomiast w roku 1794 na 909 mieszkańców już tylko 10 osób było pochodzenia żydowskiego. Gdy na początku XIX wieku, w roku 1812, liczba mieszkańców miasta wzrosła do 1060 osób, wśród nich 21 osób było wyznania mojżeszowego. Edykt Fryderyka Wilhelma III z 1812 roku zrównał ludność żydowską w prawach z ludnością pruską. Do tej pory były znaczne różnice w traktowaniu poszczególnych osób. Od tej pory Żydzi mogli również decydować o miejscu swojego zamieszkania. Do tej pory musieli każdorazowo uzyskać na to pozwolenie. Efektem zmian prawnych było zwiększone zainteresowanie osadników żydowskich zamieszkaniem w Karlinie i ma to swoje odzwierciedlenie w liczbach. Ja Państwu wykażę. W 1816 roku w Karlinie mieszkało już 55 Żydów, to jest 4% populacji miasta. W roku 1831 mamy przyrost 96 osób pochodzenia żydowskiego, to daje 5%. W roku 1852 131 Żydów, w roku 1861 148 Żydów, a więc mamy widoczną sytuację. Wraz ze wzrostem populacji, wraz z rozwojem gospodarczym XIX-wiecznym wzrasta liczba osób pochodzenia żydowskiego w Karlinie. W 1872 roku powstał powiat kołobrzesko-karliński. Mamy dane o ludności żydowskiej w powiecie ziemskim. Tu podam dane z wyłączeniem miasta Kołobrzegu. I proszę Państwa,
W 1872 w Karlinie żyło w Karlinie okolicy 471 Żydów, w 1885 roku 576 Żydów, w 1905 roku 402. Proszę Państwa, 20 lat później już tylko 52 Żydów, a w 1933 roku mamy wzmiankę o 45 Żydach, w roku 1939 już tylko 16 Żydów mieszkało w Karlinie. Pod koniec XIX wieku w Karlinie mieszkało 20 rodzin żydowskich. Na początku XX wieku do gminy żydowskiej, która tutaj istniała, należało 57 członków, a już w roku 1907 tylko 38. W samym Karlinie, proszę Państwa, regularnie, aż do II wojny, do czasu ostatecznego rozwiązania, liczba Żydów regularnie spada, aż osiągnęła liczbę zero. Z tym, że proszę Państwa, przynajmniej na początku XX wieku należy się Państwu wyjaśnienie, ta migracja Żydów z Karlina do większych ośrodków, zwłaszcza jeżeli idzie o ich pozycję gospodarczą, to była migracja za chlebem. Żydzi w dużej większości zasymilowani, byli wiernymi obywatelami, posłusznymi obywatelami, w dużej części utożsamiali się z państwem pruskim, z gminami, w których mieszkali i wykonywali swoje obowiązki, przynajmniej w większości wypadków, tak jak należy. Byli przywiązani do tej ziemi i mówiąc krótko, w większości przypadków, tak jak wskazuje historiografia, oni czuli się Niemcami. Niemniej jednak te biedne rodziny nie miały wyjścia, proszę Państwa, w biednych powiatach ziemskich, utrzymujących się de facto z rolnictwa, gdzie przemysł wykazywał ilości śladowe, musiały one migrować w głąb Rzeszy po to, żeby się utrzymać, po to, żeby zarobić na swoje utrzymanie, po to, żeby się wyżywić. I proszę Państwa, konsekwencją tej migracji jest widoczna na całym Pomorzu Zachodnim właśnie w tym okresie, spadająca liczba urodzeń w rodzinach żydowskich. Mamy więc do czynienia na początku już XX wieku ze starzeniem się populacji Żydów pomorskich, a więc zjawisko negatywne sprzyjające spadkowi liczby populacji. Jeżeli idzie o gminę żydowską w Karlinie, takowa powstała tutaj w 1847 roku. Rok później gmina liczyła 26 pełnoprawnych członków. Należeli do niej nie tylko Żydzi z Karlina, ale także z okolicznych wsi. Wraz z rozwojem gminy i zwiększaniem się ilości jej członków powstawały różne organizacje i tak na przykład w 1883 roku w Karlinie powstało Święte Bractwo Pogrzebowe Hevra Kaddisha. W Karlinie funkcjonowała również szkoła religijna, a nadzór duchowy sprawował nad nią rabin z Kołobrzegu. Jeżeli idzie o synagogę karlińską, takowa również tutaj istniała, zachowały się informacje, że została urządzona w drewnianym budynku sięgającym XIX wieku przy ulicy Poststrasse 28. Obecnie jest to ulica Marii Konopnickiej 26 na tyłach jednego z gospodarstw. Na początku XX wieku wraz ze spadkiem liczby Żydów w Karlinie nabożeństwa w synagodze odbywały się zasadniczo z racji większych uroczystości. Odprawiał je kantor z Białogardu Herman Lewi. Cmentarz żydowski, proszę Państwa, Kirkut w Karlinie według informacji źródłowych powstał w 1814 roku przy ulicy Karlstrasse, obecnie to ulica Parkowa. Wykorzystywany był aż do czasów nazistowskich, kiedy go zamknięto, a następnie został rozgrabiony w okresie PRL. Na jego miejscu znajduje się park z pomnikiem poświęconym wyzwolicielom ojczyzny. Szanowni Państwo, nie zgadzam się z doktorem Sobiszem, że w naszej gminie i w Karlinie jest tylko sołtys Karlinka życzliwy, a reszta nie. Bo uważam, że jest zupełnie inaczej, chociaż podzielam zdanie na temat sołtysa. Karlinka rzeczywiście jest bardzo aktywny, bardzo otwarty i
jest to jeden z lepszych naszych sołtysów i jeden z bardziej aktywnych. Mieliśmy też okazję oglądać tutaj, dla mnie to było też bardzo cenne, bo tak na co dzień, pomimo że tu mieszkamy, żyjemy, nie ma zbyt dużo czasu i możliwości, żeby bardzo często oglądać niektóre miejsca czy nasze zakątki. To, co Państwo pokazaliście, to też jest taki przyczynek do tego, żeby może bardziej się skoncentrować na niektórych miejscach i na niektórych obiektach. Moja uwaga dotyczy tutaj tych obiektów, które były pokazywane, dworów, pałaców. Mam na myśli Lubiechowo, które w tej chwili znalazło już drugiego nabywcę, ponieważ ten obiekt został sprzedany. Sam pałac z najbliższym otoczeniem, ponieważ park, część tego parku, mniej więcej połowa jest własnością gminy, mniej więcej połowa jest własnością Lasów Państwowych. Ale to też jest zadanie właśnie na przyszłość dla nas, żeby o ten park zadbać. No z przykrością muszę stwierdzić, że na dzień dzisiejszy nie jest to priorytet dla gminy i można się z tym zgadzać lub nie. Mi jest też bardzo przykro może z tego powodu, bo chęci o zadbanie tego obiektu naprawdę mamy bardzo duże, ale jak to zwykle bywa, jak kołdra jest krótka, to trzeba wybierać i wybieramy te na początek najważniejsze rzeczy. Myślę, że przyjdzie, mam nadzieję, że w niedługim czasie na to, że również czas na to, aby zadbać o ten bardzo cenny i parki i krajobraz tam w Lubiechowie. Nowy nabywca, mam nadzieję, że w miarę, nie wiem jak szybko, ale po rozmowie z nim jestem optymistycznie nastawiony, że jest rzeczywiście zainteresowany odrestaurowaniem i zlokalizowaniem tam pensjonatu, hotelu, wykorzystaniem go w sposób turystyczny. Kozia Góra, która tutaj też była pokazywana, też bardzo atrakcyjny obiekt, bardzo dobrze zlokalizowany przy głównej trasie. Ma właściciela prywatnego i ten właściciel w tej chwili szuka nowego nabywcy. Trzymam kciuki, żeby się to powiodło. Są chętni, potencjalni. Jeżeli tak się stanie, to też pewnie można liczyć na zagospodarowanie i zachowanie tych obiektów w jak najlepszym stanie.